Wyraźmy się operacji, mówię pan Sęczek. Projekt Komisji Artykułów i Praktyki Komunalnej w sprawie zadań powierzonych na rok 2013 w sprawie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem. Pomijam preambułę. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się listę zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2013 na kwotę 560 tysięcy złotych. Pierwsze, ulica Marszałera. Dwa, ulica Dygitalska. I tutaj jest jeszcze autopoprawka komisji uzupełniająca tą listę. Numer 3, ulica Felicjanek. Po stronie numer 20. Po stronie numer 20. Nie, cała. Cała. Nie, 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 chwileczkę. Chwileczkę. A to chwileczkę, tak, ta taką mamy. Uchwałę. Projekt uchwały. Ulica punkt 4, plac Kostaka. Paragraf drugi. Uchyla się uchwała nr 23 łamane 304 przez 2012 Rady Siemnictwa Pierwszej Krajowej Miasto dnia 20 września 2012 roku w sprawie zadań podjętych na rok 2013 w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych dla zwycięstwa. Paragraf 3. Uchwała komisji nie podjęcia. Uzasadnienie. Rada Siemnictwa Pierwszej przyjmuje zadania na prostego oraz zarządzeń prezydenta nr 1077 przez 2044 oraz 1200 przez 2005 określających procedury zachowania i realizacji zadań powierzonych gminom w zakresie budowy, przebudowy ulic gminnych za oświetleniem oraz w zakresie prac wyłączonych dróg, chodników i oświetlenia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja prosiłem już o ciekawy głos. Było posiedzenie komisji tuż przed sesją. Dość długo zastanawialiśmy się, które ulice. Te ulice, które wymienił pan przewodniczący, na pozycji trzeciej jest ulica Felicjanek, na pozycji czwartej jest plac Kostaka. I tutaj kolega jeszcze się zgłosił, jeśli ktoś chce jakieś wyjaśnienia, to chętnie. Czy ja tylko się zapytać chciałem przede wszystkim o to, dlaczego została rozszerzona cała ulica Felicjanek, skoro z tego co pamiętam uchwalę co do listy rankingowej była podaj po stronie numerów nieparzystych. Taki był zapis. Ja chciałem o to zapytać, bo to jest dla mnie bardzo istotne. Tym bardziej, że jeżeli opieraliście się na cenie, tak, z ZIT-u, to rozumiem, że wycena obejmowała ZIT-u, tak jak było w liście rankingowej. Chyba, że jestem w błędzie, to proszę o wyjaśnienie. Bo nie wiem tego. Już nie pamiętam, które miejsce na liście rankingowej ma ulica Felicjanek, ale dziewiąte. Pamiętam, że było po stronie numerów nieparzystych. Tak jest. Czyli dobrze pamiętam. Dobrze. I o to chcę się zapytać. Mhm. Bo ten pan przewodniczący Staczek przeczytał całą ulicę Felicjanek, jeżeli ja dobrze rozumiem. I stąd moje pytanie, bo kiedy rozmawiałem z panem przewodniczącym Sęczkiem jakiś czas temu, pytając, czy nie możemy pomyśleć o ulicy Studenckiej. Argument pana Ogierda był bardzo słuszny, że nie chce merytorycznie wnikać jakby w tej listy rankingowej, która była, bo tak rozmawialiśmy, o ile mnie pamięć nie myli, proszę mnie poprawić, jeżeli wprowadzam błąd przez przypadek. No więc nie rozumiem, skąd to rozszerzenie o drugą stronę ulicy, bo rozumiem, że koszt będzie prawdopodobnie dwa razy większy, albo jeszcze trochę, albo trochę mniej niż dwa razy większy, bo dwa dodać dwa nie zawsze jest cztery w takich przypadkach jak remonty. I stąd na dzień dobry moje pytanie. Wiesz, jeśli chodzi o ulicę Felicjanek, to mieliśmy to zrobić, prawda? Jeśli zapisamy za 180 tysięcy, żeby zrobić to, za 180 tysięcy jest. I teraz tak, można zrobić jedną stronę bardzo daleko, a drugą stronę krócej. Za takim rozwiązaniem, aby zrobić dwa chodniki, jezdnię, tak zwaną warstwę ścieralną, 5 cm przefrezować i przeasfaltować, żeby było równo, był wicedyrektor Zikiru Pamięta. I żeby ulica nosiła znamiona nie remontu, a inwestycji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, proszę Państwa, mamy ulicę Warszawę Trynitarską, co według wycen daje nam kwotę 180 plus 100, to jest 280. Zarezerwowanych pieniędzy mamy 560 tysięcy, więc ulica Felicjanek dokłada nam kolejne pieniądze. I zamykamy się, możemy zawsze powiedzieć, że to jest kwestia środków. Natomiast ulica Warszawera może poniżyć koszt większy
Było to porównywalne z ulicą Szlak. Z tym, że przy ulicy Szlak chodniki były szersze, jezdnia węższa, jest jezdnia szersza, chodniki są węższe. Czyli jezdnia oczywiście tańsza, bo 5 cm to nie jest dużo do zrobienia podbudowy. W każdym razie jedną rzecz chcemy zasugerować jeszcze przy ulicy Warszawera, żeby Zygmunt dokonał trzech odkrywek, stwierdzając, czy podbudowa jest cała do wymiany, czy wystarczy przefrezować. Bo jeżeli cała budowa jest pod wymianę, to możemy leżeć, jeśli chodzi o finanse. Dlaczego zdecydowaliśmy się dołożyć jeszcze dwie ulice do tych dwóch ulic? Dlatego, że to, co nam pan finansowy, dyrektor finansowy Zygmunt sugerował, że ponieważ ceny tyle spadły, że ulica na przetargu może być poniżej, powiedzmy, że będzie w całości kosztować 400 tysięcy, może kosztować 300, jeżeli 500 to 400, nie jest to określone. Wtedy, gdy została kwota 100 tysięcy złotych, nie można tej kwoty 100 tysięcy złotych wrócić do bieżącego utrzymania, dlatego że podwyższylibyśmy 65% o 100 tysięcy, byłoby 67%, a nie uzyskalibyśmy minimum 35%. Więc lepiej mieć w zamarszu kolejną ulicę, na którą można przeznaczyć pieniądze i rozpocząć ją, w ulepszeniu, że w przyszłym roku będzie kontynuowana. Jest to tak zwana po prostu pewność bezpieczeństwa, aby tych pieniędzy nie stracić i nie oddać do budżetu. My mamy 560 tysięcy, to jest wszystko w porządku. Po przetargach wyjdzie na 460 czy 400. No, najgorsze. Ale gdyby było 460 czy 500, zostaje pewna kwota, z którą nic nie mamy możliwości zrobienia. A tak mamy możliwość wykonania dokumentacji przynajmniej za te pieniądze. Nie tracąc tych pieniędzy, nie oddając ich za darmo za nic do budżetu. Jakoś zostają przypisane do nas w dalszym ciągu naszej dyspozycji. Jeśli się jeszcze czymś pomyliłem, to proszę pana Krzysztofa i pana Rodnego. No, bardzo dobrze pan przedstawił. Mogę jeszcze? Tak, tylko ja to wszystko rozumiem, tylko ja pytam o to, jaki jest powód rozszerzenia punktu 16, panie przewodniczący, tak? Dobrze mówię? Żeby był punkt 16 na liście rankingowej? Który punkt? Nie wiem. Tak, ale ja to wszystko rozumiem, dla mnie to jest czytelne, co powiedział pan, to sobie. Natomiast nie znam powodów rozszerzenia o drugą stronę tego punktu 9, tak? Tego, o to się pytałem. Panie przewodniczący, dlaczego nie chce, nie może pan kolejności głosowania, czy panu Jakubowskiemu wytłumaczyć, że ponieważ przenieśliśmy te ulice z remontu na inwestycje, a inwestycja zwiększyliśmy tym, że obejmuje obydwa chodniki i jezdnię. Nie musi się tym charakteryzować. Tak, dobrze pan o tym wie. Tak się charakteryzuje. Nie, nie, tak. Można zrobić jedną stronę w ramach inwestycji, to trzeba się charakteryzuje. Proszę mi to udowodnić. Pani Wiodowska tak mówiła. Nie, proszę mi to udowodnić. Gdzie jest wykładnia tego sprawy? W prawie budowlanym podobno jest wykładnia. No nie, podobno. No tak, czyli ja się nie pytam, co jest podobno. No nie podobno, bo ja to czytałem, ale ja nie mam tego. Ja nie mam tego przy sobie. Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego radny. Sam inny radny nie potrafi sobie przeczytać tego samego, co ja potrafię. Przeczytać sprawa budowlanego. No, dzisiaj na tym spotkaniu ze skarbnikiem było to wyraźnie powiedziane. Ja, proszę państwa, przez okres między sesjami chodziłem do dyrektora, czy to Zemla, czy to Zikidu, żeby uzyskać na 35%. Umówiłem się z panem Migdałem na temat naszych inwestycji. Powiedział, że dobrze by było, która pani druga, żeby zgłoszenie wewnętrzne zrobić takie zgłoszenie, żeby zostało zaakceptowane przez Wydział Architektury jako zgłoszenie wewnętrzne, nie zewnętrzne, oczywiście w oparciu o dokumentację. Dobrze by było, a mówię o rozmowie, dobrze by było, gdyby tak zrobić. Ja tą informację przyniosłem. Ja nie jestem za tym, żeby tak robić, czy robić inaczej. Przyniosłem informację, gdzie się kontaktowałem z fachowcami. Zapis, który jest... Proszę państwa, nie uchwalę wyraźnie... Powiem tylko, żebyś mnie posłuchał. W uchwale jest zapisana ulica Warszawa, Termitarska.
Felicjanę i Plackę-Ssaka. Na tym etapie nie określamy zakresu wybrania, a jedynie kwotę 560 tysięcy do tych ulic przypisujemy. Jeżeli pierwsza ulica co wątpię pochłonie 560, to na kolejny rok zostanie Trynitarska, Felicjanek i Plackę-Ssaka. Jeśli pieniędzy zostanie, zrobiona zostanie Trynitarska, a reszta uliczna zostanie na kolejny rok, już wpisane. Jeśli jakiekolwiek środki zaoszczędzone z przeciągu zostaną, będą zagospodarowane do rozpoczęcia remontu, przebudowy, ewentualnie opracowania dokumentacji. Więc w tym przypadku nie jest zapisane wyraźnie, co robimy i jak robimy. Zapisujemy ulicę Warszawa, zapisujemy ulicę Trynitarską, Wenecjanę, Plackę-Ssaka. Już więcej inaczej już nie mówię. Czy są jeszcze proszę? Mogę, proszę. Jeżeli mogę, to bym dopowiedział. Było mówione w ten sposób. Ze względu na to, że to ma być inwestycja, to lepiej będzie, jeżeli zrobimy nawet krótszy odcinek, ale po obu stronach łącznie z jezdnią. Bo jeżeli zrobimy tylko z jednej strony, no to wyrwiemy, musimy wyjąć, zmienić krawężnik i zrobimy tam 1,5 metra czy metr jezdni. No i jak to będzie wyglądało? No jaka to jest inwestycja? I jak to będzie funkcjonalnie wyglądało? Potem załóżmy następna rada zrobi z drugiej strony i środek zostanie tej jezdni. Tak nie zrobiono. 2,5 metra, czy 3 metry tej jezdni zostanie niezrobione. Tak można robić, jeżeli chodzi o remonty. Natomiast przy inwestycji nawet lepiej jest zrobić krótszy odcinek jezdni, na przykład przy Warszawera, jeżeli będą, okaże się, że koszty będą bardzo duże, to pani Piotrowska nawet sugerowała, żeby robić do kupa na przykład tylko. Zrobić większą część Warszawera do kupa, ale zrobić w całości i mieć finito, mieć spokój. Zamknięty. I to będzie inwestycja. Natomiast jak się zrobi po jednej stronie, no to niestety tego mam, no, mogą nie zakwalifikować jako inwestycję, tylko jako rentę. Ta ulica nigdy nie będzie się starzeć różnie. Przez lata tak się zestarzeje, nigdy nie będzie w całości. Tak. Więc tak to wygląda. Proszę. Zapytanie. Odnośnie tychże właśnie dwóch ulic, a zwłaszcza Trynitarskiej. Dzisiaj w prasie ukazał się artykuł, że ulice zostaną wyremontowane przez ZIKiP i są wymienione wszystkie dzielnice. I w pierwszej dzielnicy na pewno była wymieniona ulica Trynitarska, jest wymieniona ulica Krakowska i jeszcze jakieś inne. Ja posyłałam mailem na dzielnicę, nie wiem czy to dotarło, czy nie. Czy Trynitarska jest wyremontowana? Ze środków ZIKiT-u, więc by teraz tutaj jakiś dysonans ja pamiętam, że była Gamsarska, też oni jest po jednej stronie wyremontowali podniki na Gamsarskiej. Ja nie rozumiem tego. Państwa, dzisiejsza prasa o tym pisze. Nie pamiętam, czy to była gazeta. Chyba gazeta. Gdzie dziennik polski? No. Z całym szacunkiem dla dziennikarzy, a wie to już proszę. Ale nie można się opierać na wymyśleniach prasowych. I bardzo dobrze. Ale tam były trzy dzielnice wymienione i wymienione były m.in. ulica Krakowska była też wymieniona. Proszę Państwa, dobrze, ja to zrobię. Na początku przyszłego tygodnia zweryfikuję to, czy ta doniesienie, anons prasowy na temat reformy Trynitarskiej jest zgodny z prawdą. Jeśli zgodny jest z prawdą, niestety ściągnę Państwa zaraz po rano w poniedziałku na nadzwyczajną sesję, żeby to uzupełnić. Na jeden punkt. Natomiast mamy tutaj to, o cośmy walczyli, żeby były cztery ulice zapisane, a nie dwie, żeby istniał wentyl bezpieczeństwa. I właśnie w tym przypadku, gdybyśmy nawet nic nie zrobili, to istnieje ten wentyl. To jest, mamy kolejną ulicę. Dobra, głosujmy. Mamy zapisane, a gdyby były dwie, to byśmy wtedy dali głową po ścianie, a mamy więcej, czyli
automatycznie przechodzi wszystko. Na kolejny rok. Jeżeli będzie zostanie, to na kolejny rok. Nie rok, nawet tyle rok. No. Jeżeli ten listarska brała się remontowana. Bardzo, gdzie, to jest istotne, gdzie ten artykuł się ukazał? Ale można teraz sprawdzić, że w niej ja przesłałam na radę i napisałam na wszystko. Jak będziesz miał wykupiony abonament celem przeczytania całego artykułu. Jeśli to jest prawda, zrobimy sesję, na której dopiszemy kolejną ulicę. No, może Zygi zmieni tą trynitarską, te cztery numery, ile tam są. Nie całą, tylko całą trynitarską, krakowską i jeszcze dwie ulice. I jest to wszystko napisane. No, już nie mówię. No dobra, przewodniczący sprawdzi to i głosujmy do tego. Ja powiedziałem, czy ja proponuję, ale skończ w takim razie, powiedz, co proponujesz. Nie, no możemy głosować, jeśli taka propozycja jest. Ja tylko zwracam uwagę, że jest dysonans, że jest są wymienione ulice, które zostaną wyremontowane, no, to zrobione, a my podejmujemy uchwałę o tej samej nazwie. Nie możemy. Nie możemy. Dlaczego? No bo trzeba uchwałę budżetową miasta w kwietniu podjąć, a nasza uchwała jest potrzebna w kwietniu. Co proponujesz? Kiedy na bardzo głośno rozmawiać? Święta, pośmiej tacy na towaru. Może okazać za późno. Jeśli się okaże, że będą remontowane tak jak no to co, dzisiaj mamy robić dzisiaj musimy. Trudno, no. A jak zmienimy, czy to jest nie można się z tego Państwa, ja Państwu odczytam, przepraszam, co sobie jest, też wyraziłem, ale mamy dzielnica pierwsza wyremontuje Basztową. Nie dzielnica pierwsza, nie dzielnica, czytaj kawałek, co tam jest. Ulica Spasowskiego jest wyremontowana. Temat wyremontuje ulicę Rada Dzielnicy Pierwszej w ramach dzielnicy. Ulicę Rady Dzielnicy. Czytam, co jest napisane. Przepraszam, czy jest tam ulica Spasowskiego? Przeczytaj, nie. Jest. Nie. Czy ktoś może się... Przy budynku numer 1. Nie ma. Ale to zostało wyremontowane. W dzienniku nie ma. Nie ma? Nie. Thank you.
nie robi. Proszę Państwa, już odczytamy tę poprawkę, wpisujemy tam i przyjmujemy tę uchwałę. Jeśli coś się wydarzy, zawsze można to będzie zapisane. Poprawka, autopoprawka komisji brzmi, wypisuje się paragrafie pierwszy, punkt trzeci, ulica Felicjanek oraz w punkcie czwartym, plac Kostrzaka. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Kto z Państwa jest przeciw? Można zapytać się o zdanie rady. Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Nie. Dokładnie głosowanie. 16-1 przeciw, wstrzymujących 0. Dziękuję. Głosujemy cały projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Jedna osoba jest przeciwko. Kto się wstrzymał? 16 za, przeciw. Jedna osoba wstrzymała się.